Dobrze, Aniu, upiecz ciasto. Zaproszenie pastorstwa na podwieczorek było tak szczególnym wydarzeniem, że cały poniedziałek i wtorek upłynęły na zielonym wzgórzu na przygotowania. Maryli zależało bardzo, by nie okazać się gorszą od pozostałych gospodyń w Avonlea, których domy już państwo Alan odwiedzili. Ania przeżywała tę wizytę jeszcze bardziej niż Maryla i bardzo na nią czekała. Opowiada o tym Dianie we wtorek, gdy wieczorem siedziała z nią nad źródłem leśnych nim. Zdążyłyśmy wszystko przygotować. Został jeszcze tylko mój tort, który upiekę jutro rano, a Maryla w ostatniej chwili upiecze biszkopciki do herbaty. Bardzo się obie napracowałyśmy, naprawdę. No ale pastor z żoną nie składają wizyty codziennie, prawda? Dla mnie w każdym razie to pierwsza taka uroczystość. A gdybyś zobaczyła to wszystko, co przygotowałyśmy. Najpierw będzie galaretka z kurczaka, potem ozorek na zimno, a na deser dwa rodzaje galaretek, truskawkowa i cytrynowa z bitą śmietaną. Potem ciasto cytrynowe z wiśniami, trzy rodzaje drobnych ciasteczek, placek z owocami, słynne renklodowe konfitury Maryli, które ona trzyma tylko dla gości. No i jeszcze mój tort i te biszkopciki. Będzie też chleb. Świeży, dopiero co upieczony i taki czerstwy, w razie gdyby pastor miał kłopoty z żołądkiem. Pani Linde uważa, że wszyscy pastorowie mają problemy z trawieniem, ale moim zdaniem pan Alan jest za młody, żeby miał już cierpieć na choroby pastorów. Bardzo się denerwuję, gdy myślę o tym moim torcie, żeby się tylko udał. Wczoraj w nocy śniło mi się, że uciekałam w panice przed jakimś okropnym straszydłem, które zamiast głowy miało mój tort. Na pewno się uda, uspokajała ją Diana, która zawsze miała dobre słowo dla swoich strapionych przyjaciół. Zobaczysz, będzie przepyszny, jak to ciasto, którym mnie poczęstowałaś niedawno. Było znakomite, a mówiłaś, że ty je upiekłaś. No tak, ja, ale sama wiesz, że z ciastami nigdy nic nie wiadomo. Zwykle jest tak, że nie udają się właśnie wtedy, gdy nam na tym najbardziej zależy, westchnęła Ania. Zasmakuj w bibliotece i ty. Biblioteka Publiczna Listewnej zaprasza.